projekt mojego autorstwa. Autorski projekt, który ma dotrzeć z kulturą filmową do środowisk, które mają utrudniony dostęp do tej kultury. A są to takie środowiska jak właśnie warsztaty terapii zajęciowej, gdzie ludzie naprawdę z różnymi niepełnosprawnościami mają utrudniony dostęp do kultury. I opowiada mi o tym, jak się realizuje filmy, jakie są tendencje w realizacji filmu. Pokazujemy im filmy, ale głównym zadaniem jest to, żeby poprzez te warsztaty oni sami dotknęli twórczości i sami stworzyli film. Tak też stało się i tutaj w Światowidzie. Efekt tej pracy będzie film o ich marzeniach. Uczestnicy wypowiadali się na temat swoich marzeń, ale też połączyliśmy techniki animacyjne do tego. Łączyliśmy, malowali, animowali. Dla naszych uczestników jest to nowa przygoda, wyjście poza placówkę i jest to niesamowita rehabilitacja społeczna, ponieważ mają styczność z kamerą, ze sceną i rehabilitacja społeczna też tutaj bardzo fajnie działa, ponieważ muszą współpracować w grupie. Bardzo wspaniale. Wspaniałe zajęcia. Wspaniały na pewno film będzie. Bo się nauczyć rysować, malować. I było wszystko wspaniałe. A powiedzcie, czy mieliście tremę, stres przed wystąpieniem przed kamerą? Ja może trochę nie więcej, trochę miałam lekkich stresów, ale ogólnie starałam się opanować, żeby przypadkiem było wszystko w porządku, żeby było wszystko dobrze. A jak było z tobą? No przy filmie każdy człowiek ma czasem tremę, ale było okej.